Flesza. Możesz dać już. I leć na W, ja ci fleszuję od razu potem na wejście do BS-a, dawaj. Dawaj, fleszuję do BS-a wejście. Fleszuję. BS! Nie wiem. A WP-a! Czekaj. Dobra, podsadzimy się tutaj. Nie, MK, MK. Na refak, na refak. Zero, zero ma za tym. Goski. Nice, Bogoski! Mogą eko mieć. Myślisz? Ej, ej, wyczekajmy te, wyczekajmy. Na łoku. Widzisz, oni już flashują. Już wiemy, gdzie jest dwóch. Pójdźmy pierwszym, ja mam pięć. A, no, no spokojnie. Puszczę cię na małej. Gdzie on był wcześniej? Nie wiem, przykra ci chyba. Daj mu bombę, niech on zajdzie, a to sobie na kamerę. Tak, na ty. Ja pierdolę! Sponsorem odcinka jest hellcase.com. Jest to strona, na której możecie otwierać skrzynki i wygrywać niesamowite skiny. Z kodem wikingowie15 otrzymujecie 15% bonus do doładowania, a z kodem grendy otrzymujecie darmowy balans. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty, jak i skiny do CSGO. Link w opisie, polecam, elo. Chcę do tego smoka na zajęcie paniego. Bo oni sobie dali. A to by był smok. Zacznijmy na sprawdzenie. Masz flasza? No. Smok. Ida nie widzę. Lewo mi. Przygnęła, mam jednego. Go, mam jednego. Jedna blisko masz, na krótko masz kogoś. Ja? Dotyk, no. O kurwa, dostałem. Pomocy! O nie! O to już obracaj się na niego! Kurwa, co to jest? Ze streama wyjdź! Snajperze! Spierdalam! Nie, jaki fiut! Proboszcz! Ale dostałem! A, proboszcz to jest ten pro! No to jechałem do ciebie, on wiedział, co jest 5. On wiedział, co jest 5, chyba nie musiałem z nim patrzeć. No to sobie posnajpiłem, no! Żeby go z parafii wywalili. Mocnych widzów masz. Ruchani live. Nie, to wiadomo. Śmietanka czołgowa się z ten zebra. Ale jak mi zajechał i od tyłu jeszcze mnie wziął, rozumiesz to? Biało. Kąt chodzi, jeszcze jeden od dżungla. Dżungla zajął. Tetris, kurwa. Nie będę. Jeszcze pan leży. Mógł do żumbi spierdolić, uważaj za to. Tak jest! Kac! 1 na 4! Na zastawce 14! A nikt w niego nie wierzył nigdy! Nice! Chodź. Po co dam jeszcze? Zapała co, kurwa. Pod highlights musi być, musi być do przodu easy by było, by się nie wyjebał. Czy myślę, że klan Mercedes zostanie przełamana? Wydaje mi się, że nie, bo Pago dał kosę Myniowi, pożyczył. Tylko Myniowi pożyczył kosę i Mynio tą kosą się na meczu chwali, cały czas ją macha, a pozostałe chłopaki nie mają nic. Więc wydaje mi się, że teraz będzie klątwa kosy Pongowskiego. Dopóki Pago nie rozda kos wszystkim zawodnikom Anonimo, to polska scena nic nie ugra. Paletek różny jest grany, wszystko jest zależne. O kurwa! To chyba nie mój rozmiar ta opaska. Ty, jak mam wgniecenie mam w głowie. Ja pier... No i dawaj. No i lecisz. A gdzie mam lecieć? Na prawo? Przez okno i na prawo? Dobra. Tylko uważaj, tam jest barierka! O kurwa. Spoko, teraz spoko. Tamten olof może popełnić, a drugi był od noga głęboko. Chodź deski, we dwóch może. Dobra. Chcesz busta? Tak. Mówi się, że ty będziesz przesadzał. Czekaj. Oni wiedzą. Ej, widzą nie, mnie tu. Nie róbmy tego, nie róbmy tego. Cofnij. Kurwa, nie mogę. Stój tak, chuj tak. Dobra. Przeszuję. Nie, on też ma białą! Uciekam! Ja zabiłem! Ja pierdolę! A pierdolę! To była... Co jest? Nie mogę! O kurwa! A nie oglądasz Januszka?
Januszka, tego śmierdziuszka? Co? Oni może opierdzielić śmierdziuszka. Jaki gracz serdeczny. No to mi się podoba. Ja mu to tak, to znaczy, jak będzie jutro u ciebie pod chatą, to zobaczymy, czy tak mu powiesz twarz. Chłopie, on jest na bootcampie! Mogę mówić, co mi się podoba. Ale wróci. Nie mogli sobie dokupić hełmy do kewów, więc wydawali troszkę mniej pieniędzy, a tymczasem luzu, co poleciał! Ależ się musieli zdziwić, zawodnicy Anonimo, ale to jest właśnie... Jest moment, żeby atakować, że wieża musi poczekać, aż ten smog zejdzie, aż ten smog opadnie. Aj, ten timing. Oj, ten granat zapalający od Micha, to jest to, zobaczmy! Jakże niewiele brakowało, Michu jeszcze będzie wychylać, Michu, no nieprawdopodobne! Jak on to wymyślił! Rzucony palak odpuścił tą pozycję, wychylił na Snaxa, który chciał ratować kolegę, Mich. Antyterrorystów, popatrzmy na pistoletówkę, co zrobią zawodnicy Tero, wejście na bombset górny wydaje się i to szybkie wejście na górę. Tutaj Snax zaskoczony, Snax z jednym fragiem, Snax, ależ klika, Snax! Jakże pięknie! Jeszcze jeden! Janusz! Jakże nieprawdopodobnie to zrobił na bombsite górnym, poleciał flash, ale Janusz to jest taki zawodnik, który emanuje spokojem. To jest zawodnik, który emanuje spokoje. Raz, dwa, trzy. Ojej, to chyba nie to. To chyba nie to jednak było. Halo? Halo? Nie, dobra, to na pewno nie jest to. Chyba ten pojedynek, on wiedział, że MHL był na galerii. Wszystko w rękach białego. Ten coraz bliżej. Mynio na ławce. Pięknie biały. Jeden frag, kolejny biały, co robi? Ohohoho! Niewiarygodny biały! Co rozdał? Co rozdał? To była chyba runda tych eliminacji. Niewiarygodne! Biały! Nie... Też on bardzo bity musi uważać. Trafiony Michu. No i teraz tarapaty. Wychodzi Exus z Eski. No i szuka tego fraga, ale Snax był tuż obok. No i Luz zostaje sam. Tu jednak namierzony Kay. Luz ma tu jeszcze szansę. 10 sekund do końca. Mało czasu mają terroryści. I Nocen ginie. No i teraz Snax zostaje sam. 5 sekund do końca, a Luz tę rundę wygrywa. Proszę bardzo, jakże sprytnie Luzu. Bardzo ważne pojedynki wygrał Luz w tej rundzie. Nie musiał wygrywać wszystkich, nie musiał wygrywać pojedynku ze Snaxem. Wystarczyło uciec przed jego celownikiem, nie dać się zabić, bo Snax po prostu nie miał czasu. Około 75. No i zobaczmy frag dla Killara, ale tutaj Luz jak wjechał, matko boska! Ja chyba mam majtki do wymiany u Keja. I Mynia, bo Luz no wjechał z tą pompą. Jak czołg, po prostu na rampę. Być może podglądał wczorajszy stream Pago, który grał w czołgi i pozazdrościł tej armaty. No tymczasem Michu już na bombsite i Nocen schowany, a raz wychodzi, taki white pick od Innocenta, ale nie udało się trafić, no i wszystko w rękach Snaxa. Luz tym razem nie daje rady, za długo we czterech na bombsite, a zawodnicy CT, no i w tej ostatniej rundzie terroryści atakując bombsite B na szybko zaskoczyli rywala. Zobaczmy, gdzie jest killer. Dorzucony smoke do respa, chociaż frag dla Micha, tu jakaś podsadzka, ale jest dobrze ustawiony Snax. Czekają te terroryści, jeszcze nie chcą wychodzić. Teraz dopiero wyjście, ale killer doskonale ustawiony i jeszcze wie skąd idą strzały, killer! Kończy tę mapę, a więc killer i Snax, ale to jest to, o czym powiedziałem. Potrzeba bohatera w takiej rundzie, kiedy drużynowo... daj kwadrat. Dobra, Michał, może teraz mi się wcelił od nogę? Michał? No? Ty masz na imię. Miłosz jest. Ja Miłosz. Serio? Gość, chłop, jak się nazywa, co? Gość imiona. Jaka pizda, czuj jebana niedźwiedzica! Kurwa mać! 70 mniej! Mid.